We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Siemanko, z tej strony Kira, to kolejny odcinek za chwilę 2013, to był scenariuszy, ostatni scenariusz, koniec sezonu. Mistrz kierowców został wyłoniony, ale pozostali nadal chcą poprawić swoje wyniki. Ciekawe, kto jest mistrzem. Przez cały sezon trwa wyrówna walka między tobą i twoim kolegą, Kimim Raikkonenem. Was obecnie jest czwarty w rankingu, a ty piąty. Przed ostatnim wyścigiem Kimi ma nad tobą zaledwie przewagę jednego punktu, ale startuje z ósmej pozycji, podczas gdy ty jesteś 14. Mimo wszystko musisz dzisiaj wygrać z Kimim Raikkonenem. Dobra! Jeżeli to będzie start z miejsca, to bezproblemowo będzie to wygrane. Miejmy nadzieję, że to będzie start z miejsca, a nie lotny. Mistrzostwa tak. Świata kierowców rozstrzygnięte. Teraz kierowcy skupią się na rywalizacji z kolegami z drużyn. Warto śledzić rywalizację w zespole Lotus, gdzie Kimi prowadzi jednym punktem. No ciekawe, ja czy Kimi? On ósmy, ja 14. Musisz wygrać z Kimim i zmieścić się w pierwszej ustępce, jeśli chcesz zająć wyższe miejsce w tabeli. No to nie powinno być naprawdę ciężkie. Wygocona plus 2, wow. Źle użyłem kresu na starcie już. Ktoś dostał strzała i to porządnego. Niedozwolony manewr, oddaj... Dobra. Troszkę przesadziłem na tym starcie. Zbyt agresywnie. Właśnie, jak widzicie, moi drodzy, tak oto SI startują w tych wyścigach. Tak fatalny start, że ja jestem już 14.4. Sorry, drugi. A nie, Peter spierdalaj, niemiecka kurwo, wentyl chuju. Na trawę, już! Już na trawę, dziękuję. Nie będzie kary? KURWA! Ale to wentyl, no kurwa! Za to powinienem się kurwa nagrodę dostać! Ja pierdolę, przez za to jeszcze nagrodę powinienem, kurwa, na sesji go wypchnąłem. Złoty medal, kurwa, dla mnie to powinien być. Dobra, jedziemy, nie będziemy powtarzać. Kara czasowa to kara szała, trudno. Musimy odjechać teraz Raikkonenowi na 10 sekund. Weber, weź na mnie pójść, chłopie. Rozjebałem twojego kolegę zespołu, Sebastiana Wentyla, niemiecką kurwę, więc... no się oddzięcz. Teraz próbujemy Webera zaatakować na wyhamowanie tutaj, do pierwszego zakrętu. Bez problemu. 3,8 przewagi nad Kimim. Teraz trzeba lecieć, po prostu słownie trzeba lecieć teraz. I uciekać od Raikkonena. Kurwa jebany węgiel. 4,8, dobra. 10 sekund powinno się udać zrobić. Dzięki, Avast! Kurwa, mać. Avast to wie, kiedy moi drodzy wyskoczyć, wiecie? Wyjebał mi teraz na pół ekranu. Nie widzę, ile mam kersu. Nic nie widzę prawie. Dobra, udało się go wyłączyć bez zatrzymywania jazdy. Teraz cały kers i uciekamy od Raikkonena 6,2, więc jest już dobrze, trochę za szeroko. 3. okrążenie. Ostatnie okrążenia.
6,5 sekundy, no! Jeżeli się uda wjechać daleko, no na te 10 sekund na styk, powiem wam. Naprawdę na styk. Nie, od Webera to nie uciekniemy na 10 sekund, więc tu nie ma szans. Mamy niewiele paliwa, kontroluj jego poziom przez kilka najbliższych okrążeń. Spoko, zaraz się weźmie na standardową mieszankę. To dosłownie za chwilę, muszę mieć chwilę wolnego. Pyk, 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 dobra. Teraz hardcore lewą ręką, dobra. Uciekamy, uciekamy dalej od Raikkonena, te 10 cholerne sekund, które jesteśmy kary za Sebastiana Wentyla. Za to, że wyleciał pięknie poza tor. 8 i 9, no uda się, uda się. Jeszcze mamy całe jedno kółko. No gdzieś tak około 2 sekund na okrążeniu robimy. Ostatnie okrążenie, opony, paliwo i temperatura w porządku. Dziewięć i cztery. Dobra. Weber ma do nas 5 sekund straty. No niestety nad Weberem nie uda nam się zrobić 10 sekund. Ale nad Kimim owszem. Mamy już 9,7. Czyli będzie 7., 6. Nawet pozycja, bo Raikkonen jest teraz 7. Więc uda się nam być przed Raikkonenem. Na styk! Gdyby nie ten wentyl, to pewnie byłaby wygrana. I teraz cały kers na ostatnią prostą. Jaka przewaga? 10,4. No, naprawdę, na styk, kończymy ten wyścig przed Kimim Raikkonenem. Chyba kończymy. Druga pozycja! O kurwa! Nadzieję, że potem się uda zdobyć. O proszę. 15,4 przewagi. To nigdy się nie poddawać. Kimi przegrał dziś z kolegą z zespołu Lotusa w ostatnim wyścigu sezonu. Proszę, 15,4 zrobiliśmy. Karny czas 10 sekund, czyli 5,4 zostało jeszcze przewagi. Mam nadzieję, że się podobał. Druga część scenariuszy zakończona właśnie. Zapraszam na kolejną trzecią część już niedługo. Trzymajcie się, pa pa.